Nowa Lewica wybrała współprzewodniczących w Warszawie. Anna Maria Żukowska i Marek Scholz pokierują strukturami Nowej Lewicy w Warszawie. Posłanka Anna Maria Żukowska i stołeczny radny Marek Scholz zostali w niedzielę wybrani współprzewodniczącymi Nowej Lewicy w Warszawie. Partia przyjęła też deklarację programową dla stolicy, w której stawia na postępowość, nowoczesną edukację i poprawę jakości powietrza w mieście. W niedzielę w Warszawie obradował Kongres Warszawskich Struktur Nowej Lewicy, partii, która powstała w zeszłym roku z połączenia SLD i Wiosny. Działacze wybrali dwoje współprzewodniczących, przyjęli priorytety programowe oraz uchwałę, w której wyrażają solidarność z Ukrainą. Przyjęliśmy deklarację programową. Jest to zarys kierunków, w których chcemy zmierzać. W dużym skrócie mówiąc, chcemy walczyć o postępowe, zielone, przyjazne dla mieszkanek i mieszkańców miasto. Opowiadamy się za takimi rozwiązaniami, jak szybka likwidacja kopciuchów, pilnowanie wysokiego standardu edukacyjnego w warszawskich szkołach, powołaniem strefy czystego transportu i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, powiedział PAP Marek Scholz. Zaznaczył, że program Nowej Lewicy ma być w najbliższym czasie rozbudowywany i uszczegóławiany. W uchwale dotyczącej Ukrainy ugrupowanie wyraziło sprzeciw wobec możliwej rosyjskiej agresji na ten kraj oraz solidarność z Ukrainkami i Ukraińcami. Niedzielny wybór współprzewodniczących struktury warszawskiej to kolejny etap organizowania się wewnętrznego Nowej Lewicy. W październiku zeszłego roku odbył się Kongres Zjednoczeniowy Partii, która powstała z połączenia się dawnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i dawnej Wiosny. Współprzewodniczącymi nowego ugrupowania zostali Włodzimierz Czarzasty d. SLD i Robert Biedroń d. Wiosna, sekretarzem generalnym Marcin Kulasek SLD. Wybrano także 14 wiceprzewodniczących, po 7 z każdej z frakcji. Do końca zeszłego roku swych współprzewodniczących po jednym z d. SLD i d. Wiosny wyłoniły struktury wojewódzkie, a w niedzielę obradowali działacze stołeczni Nowej Lewicy. Anna Maria Żukowska to bliska współpracowniczka Włodzimierza Czarzastego, była rzeczniczka SLD. Marek Scholz był natomiast w przeszłości związany z Nowoczesną, z której odszedł w marcu zeszłego roku i przystąpił do Wiosny, wciąż pozostając jednak w klubie Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy. W połowie grudnia zeszłego roku władze klubowe usunęły go i Agatę Diduszko-Zyglewską ze swych szeregów za wstrzymanie się od głosu podczas głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia budżetu miasta na 2022 rok. Scholz i Diduszko-Zyglewska swój sceptycyzm wobec projektu budżetu uzasadniali tym, że jest on sprzeczny z ich rozumieniem działania na rzecz dobra i zdrowia mieszkańców w kontekście tak ważnych obszarów jak transport publiczny, edukacja czy walka ze smogiem. Diduszko-Zyglewska, podobnie jak Scholz, została przyjęta do Wiosny i wraz z nią do Nowej Lewicy. W sobotę z kolei w Warszawie odbyła się konwencja Nowej Lewicy, podczas której zaprezentowane zostały propozycje gospodarcze partii. Nowa Lewica chce m.in. likwidacji progów podatkowych, obniżki podstawowej stawki VAT z 23% do 15% oraz dopłaty do kredytów mieszkaniowych.